Przypominam sobie takie, takie spotkanie. Kiedyś był taki piknik lotniczy w górażce. No i my z telewizji obsługiwaliśmy to, i to po wyglądało tak, że po prostu z kamerą próbowaliśmy złapać jakiegoś pilota kogokolwiek, żeby nam wypowiedział się, bo trzeba było szybko materiału dostarczać do telewizji. I akurat wylądował jakiś amerykański samolot po wykonywaniu jakichś wielu tam akrobacji w powietrzu, wszyscy byli pod wrażeniem. Samolot wylądował, wysiadł z niego pilot, przystojny, amerykański, tak jak z filmów, Top Gun na przykład. Myśmy podbiegli z tą kamerą, no tak trochę z zaskoczenia go chcieliśmy przyłapać, żeby on coś powiedział, jak było i tak dalej, jakie są cechy właśnie dobrego pilota. Podbiegliśmy, pytamy go, a on przygładził tylko który leciutko mu odstawał po zdjęciu kasku, po czym perfekcyjnym angielskim, opanowany i po prostu wręcz teatralnie odpowiadał na wszystkie nasze pytania. Ja mówię, przecież ten facet nie wiedział, że on będzie przez nas pytany. Skąd mu do głowy przyszło, żeby tak się przygotować? A oni tak mają. Amerykanie się uczą sztuki, autoprezentacji, chyba już w szkołach średnich, albo jeszcze wcześniej. I oni wiedzą, że najważniejsze to jest to, żeby dobrze opowiedzieć o tym, co się zrobiło, bo praca wykonana to jest jedno, ale drugie to opowiedzenie o tej pracy, a trzecie jeszcze opowiedzenie tak, żeby wszyscy byli zachwyceni. No i ten pilot dla na nas zrobił wtedy niesamowite wrażenie, bo faktycznie. Perfekcyjnie opowiedział, właśnie i ciekawie i krótko, wiedział, że to jest telewizja, więc nie można za długo gadać. Krótko, na temat, z jakąś ciekawą puentą, z uśmiechem, doskonale wyglądający był, doskonale wyglądał. No i tak to było. Pomyślałam sobie wtedy, że to chyba czeka nas wszystkich, żebyśmy bardziej dbali o to, jak, jak wyglądamy i jaki... Jaki efekt osiągamy swoją osobą, bo przecież każdy z nas, czy tego chce, czy nie, no jest odbierany przez całą resztę. I bez względu na to, czy to jest jakieś spotkanie pierwsze, kwalifikacyjne do nowej pracy, czy wystąpienie publiczne, czy nawet spotkanie z przyjaciółmi i wznoszenie toastu publiczne w otoczeniu ich, no to jest jednak pewien rodzaj show. Musimy mieć świadomość tego, że to, jak my się ruszamy, jak mówimy, jak gestykulujemy, czy wyraźnie mówimy, czy nie, jak jesteśmy ubrani wreszcie, to wszystko robi wrażenie i to wszystko pozostawia pewien ślad w naszych odbiorcach. A tacy odbiorcy, którzy wpływają na naszą przyszłość, czyli na przykład potencjalni szefowie, przełożeni, no nie wiem, ktoś na kim nam bardzo zależy, no to patrzą na nas szczególnie uważnie, prawda? Więc musimy mieć tego świadomość. Oczywiście nie mówię, żebyśmy tworzyli jakiś sztuczny wizerunek swój, żebyśmy cały czas chodzili i odgrywali jakąś rolę. Ale świadomość tego, że no, wywieramy jakiś wpływ, jakieś wrażenie na otoczeniu, musimy mieć. Jeżeli chodzi o autoprezentację, to ludzie strasznie są skupieni na tym, co mają powiedzieć. I zupełnie zapominają o tym, jak wyglądają, jak mówią, jak wchodzą na scenę, na mównicę, czy w ogóle do pokoju, w którym się odbywa jakieś przesłuchanie, bo tylko są skupieni na tym, co ma powiedzieć dany człowiek. I to jest błąd, dlatego że należy, moim zdaniem, pamiętać o celu. Cel, jaki jest cel mojego spotkania z daną osobą? Czy chcę go przekonać do tego, żeby przyjął mnie do pracy, czy chcę go przekonać, żeby, żebyśmy razem jakiś biznes zrobili, czy chcę po prostu zrobić dobre wrażenie na dziewczynie albo na chłopaku? To jest pierwsza rzecz uświadomienie sobie celu. Cała reszta to jest dobór środków tylko do tego, by ten cel osiągnąć. Ale są takie rzeczy, które są niezmienne. Po pierwsze, właściwa wymowa, czyli właściwy sposób mówienia. Właściwy dla danej sytuacji. Inaczej mówimy do dziecka, które chcemy uśpić, a inaczej mówimy do przełożonego, a inaczej jeszcze zwracamy uwagę komuś, kto nawalił nam z pracą. Druga rzecz to jest schludny wygląd. Mówię o tym tak ogólnie, bo oczywiście są sytuacje, kiedy musimy, nie wiem, być, wyglądać inaczej, spektakularnie albo właśnie bardzo kreatywnie, kiedy chcemy zdobyć pracę kreatywnego, prawda, w jakiejś agencji reklamowej. To wtedy myślę, że krawat i marynarka byłyby zbyt banalne, ale schludny wygląd sprawia, że patrzą na nas jako na osobę, która jest porządna, potrafi dokończyć zaczętą pracę albo. Taka, z którą nie będzie problemów. Ktoś, kto jest schludny, kto potrafi o siebie zadbać, też będzie mógł zadbać o sprawy, które mu się powierzę. Więc, więc taki wygląd odpowiedni jest, jest bardzo ważny. No i trzecia rzecz, myślę, że można pokusić się o to, by starać się tego naszego pracodawcy czy przyszłego szefa czymś pozytywnym zaskoczyć. To znaczy przygotowanie do spotkania. Im więcej wiemy o danej firmie, korporacji czy sobie, tym lepiej się poruszamy, prawda? W tej relacji krótkiej, która się rodzi między nami a, a tą drugą stroną. Staram się tą, tą wypowiedź przygotować czy przemyśleć, żeby, żeby była skuteczna, bo o to chodzi. Myślę, że, że właśnie w takich sytuacjach uprzejmość, kultura są podstawową też sprawą. Teraz kultura osobista, grzeczność, uprzejmość w ogóle odeszły do lamusa. Ja nad tym bardzo boleję i chciałabym, żeby, żeby dzieci w szkołach podstawowych były uczone tego, właśnie jak się kulturalnie zachowywać wobec siebie, bo widzimy przecież zachowania w internecie, prawda? Opinie czy, czy oceny, komentarze, wiadomo jakie są. Myślę, że to wynika po prostu z braku wrażliwości na drugą osobę i z braku kultury osobistej. Ludziom się wydaje, że wszystko można każdemu powiedzieć, można, ale za to się płaci. I ta cena czasem jest bardzo wysoka, a czasem przychodzi kara z zupełnie nieoczekiwanej strony, więc trzeba na to uważać bardzo, jak się odnosimy do drugiej osoby i w ogóle do, do ludzi, z którymi pracujemy. Poza tym świat jest mały i prędzej czy później spotkamy się z kimś, komu nadepnęliśmy na odcisk, więc radzę tego nie robić. Moją radą dla wszystkich jest to, żeby sobie bardzo dokładnie wyobrazić sytuację, wyobrazić sobie. Mi to ta cecha wiele razy ratowała skórę, bo na przykład wyobrażałam sobie, jak wchodzę na scenę, zapraszam gościa, nagle się okazywało, że w scenariuszu ja nie mam jego nazwiska. I gdybym sobie tego wcześniej nie wyobraziła, to bym nie uzupełniła tej luki i byłaby kłopotliwa sytuacja. Więc wyobrażamy sobie dokładnie, jak to będzie. Musimy stać się na moment reżyserem samego siebie. Czyli yy, mówimy sobie na przykład, teraz wchodzisz do pokoju, no, i nagrywamy to wszystko. Jaki chcesz efekt osiągnąć? Więc wchodź tak, żeby ten efekt osiągnąć. Możemy wejść nieśmiało, żeby troszkę na przykład zjednać sympatii widzów, ale możemy wejść też pewnym krokiem, żeby ich tak zaskoczyć czy, czy zdominować. No, są różne sposoby. W każdym razie, po pierwsze, wrócę raz jeszcze do tego. Cel. A po drugie, nagranie siebie z taką świadomością krok po kroku, jak będzie ta cała podróż nasza wyglądała. Czyli jak wchodzimy, gdzie odstawiamy szklankę z wodą, czy długopis będzie leżał na mównicy, czy obok, jak usiądziemy to, co zrobimy z torebką, jak będziemy ubrani, czy strój nie będzie krępował naszych ruchów, czy nie będzie zbyt wyzywający. Wszystko musi mieć przemyślane, wyobrażone. I oczywiście, no jak to nagrywamy, no to wtedy też słyszymy, jak mówimy, czy mówimy szybko, czy wolno, czy starannie wymawiamy końcówki, czy nie. To są rzeczy, które potem dopiero na nagraniu bardzo wyraźnie widać i dlatego trzeba to sobie zrobić. Ja przecież tyle lat pracuję w telewizji, a cały czas jak nagrywam siebie albo jak montuję filmy ze sobą, no to dopiero wtedy widzę, gdzie popełniłam błąd, to już na przykład znam siebie dopiero teraz po tylu latach, ale znam siebie bardzo dobrze i już nawet widzę po oczach, o czym pomyślałam w danym momencie. Nagrania i, i wiem, że tak było. Więc nagrywanie nawet nie raz, kilka razy trzeba powtórzyć takie nagranie, żebyśmy też oswoili się ze sobą, skorygowali błędy. I wtedy, za którymś razem, wychodzi to już tak naturalnie, że, że jest po pierwsze dobre, a po drugie właśnie naturalne. Czyli ta druga osoba ma wrażenie, że my tacy jesteśmy tacy doskonali. Ja bym poszła na lekcję chóru. Ja bym poszła w ogóle do chóru. Chóry kościelne są fantastyczne, jeżeli o to chodzi. Naprawdę, bo tam się po prostu śpiewa, jest dużo osób, więc nie czujemy się speszeni. Możemy po prostu popracować nad emisją głosu. Są oczywiście specjaliści logopedzi, osoby zajmujące się pracą z aktorami. Bardzo dobrze działają zajęcia z, z piosenkarzami, dlatego że piosenka to jest jeszcze wyższy poziom mówienia, prawda? Nie dość, że trzeba pamiętać o dykcji, to jeszcze trzeba temu nadać odpowiednią melodię, więc ja miałam kilka razy takie zajęcia. Z fachowcami. Danusia Błażejczyk też udzieliła mi takich koleżeńskich porad kilka razy. Na pewno każdemu dobrze zrobi na początek ćwiczenia przeponą, czyli oddech przeponowy, udrożnienie tutaj całego aparatu mowy. Są proste takie ćwiczenia, które znajdziecie pewnie w internecie w każdym miejscu, żeby aparat mowy był rozgrzany, żebyśmy oddech mieli głęboki, żebyśmy potrafili zapanować nad tym oddechem, no bo słowo opiera się na oddechu. Jak nie mamy czym oddychać, jak nie mamy tego powietrza w płucach, to w ogóle nie wypowiemy nic we właściwy sposób, więc to trzeba o tym pamiętać. Więc takie zajęcia mogą się na pewno przydać. Zajęcia z dykcji, z impostacji. Trzeba pamiętać też o tej intonacji. I bardzo dobre są wierszyki dla dzieci, które są nawet pogrupowane w takie specjalne trudne wierszyki fonetyczne, więc kupując jakąś książeczkę na ten temat właściwie mamy ćwiczenie na wszystkie grupy spółgłoskowe. Dobrze jest to, takie ćwiczenie zrobić sobie przed występem ważnym, żeby rozgrzać. Tak jak sportowiec, rozgrzewa się przed startem. Tak samo my powinniśmy się rozgrzać tutaj, jeżeli chodzi o aparat mowy.